pierwszą wizytę. I co? Co myślisz, Miluś? Ile będzie tutaj dzieci? Różku? Co? Jeden, dwa czy trzy? Pokaż. Jeden? Dobra, no to mama obstawia, że dwa. A tata? Co obstawia tata? Tata obstawia, że masz urojoną. Aha, okej. Okay. Dobra. No dobra. No to na razie, pa pa. No i jesteśmy już w domu. No powiem wam, że mimo, że to już była moja, można powiedzieć, trzecia, pierwsza wizyta, to i tak mnie to jednak trochę stresowało, jednak te emocje są duże. Ja tak specjalnie nie lubię w ogóle chodzić po lekarzach, więc takie coś mnie po prostu stresuje, denerwuje, no i nie lubię. No ale jakoś przeżyliśmy. Całą rodziną byliśmy, więc dali mi wsparcie jakieś takie emocjonalne i w ogóle polecam, żeby nie chodzić na takie wizyty samemu, tylko z rodziną, z przyjaciółmi, no żeby po prostu nie być samemu. Ale muszę na wstępie wam w ogóle tak wyjaśnić pewną kwestię, ponieważ tak naprawdę to była moja już druga wizyta. Otóż na pierwszej wizycie okazało się, że ja jestem dopiero w czwartym tygodniu niecałym w ogóle ciąży i że to jest jeszcze za wcześnie, żeby lekarz mi potwierdził ciążę. Dlatego też dopiero tak naprawdę teraz na tej drugiej ja mam to, co większość kobiet będzie miało na pierwszej wizycie, jeśli poszło w jakimś takim normalnym czasie, czyli nie wiem, nie miało już okresu, czyli po miesiącu, tak, dopiero idzie na wizytę. I z tego względu stwierdziłam, że to połączę, bo później te już kolejne wizyty, to takie w miarę są już takie standardowe, już tam nic się takiego wow nie dzieje. No dobra, jak taka pierwsza wizyta wygląda? Otóż lekarz ma dwie jakby opcje, żeby najpierw sprawdzić, czy jesteście w ciąży, czy nie. Jedna to jest taka, że wyśle was na badanie krwi, sprawdzi w ten sposób poziom hormonu HCG w ciąży i na tej podstawie określi, czy jesteście w ciąży, czy nie. Druga, szybsza metoda to jest USG. Jeśli lekarz w waszym gabinecie ma takie możliwość, żeby w ogóle wykonać USG, to może już od razu wykonać USG. Wtedy jakby to jest taka krótsza ścieżka, bo wtedy już tego badania krwi już nie musicie robić. Ja tak miałam, więc mam już swoje jeszcze USG. I jak już wie lekarz, że jesteście faktycznie w ciąży, wie już w którym tygodniu, to zakłada coś takiego jak karta ciąży. Ona w każdej pewnym miejscu będzie wyglądać troszeczkę inaczej, bo ta karta jest w ogóle tam chyba jakoś sponsorowana przez jakieś firmy farmaceutyczne. Tutaj widzę, że są jakieś reklamy leków dla kobiet w ciąży, więc one mogą trochę się różnić, ale dane wprowadzane podejrzewam, że będą bardzo podobne. I tak, co tutaj się w ogóle dzieje? Jak to wygląda taki wywiad przeprowadzany przez lekarza? Bo ten właśnie wywiad będzie wpisywany do tej karty ciąży. Oczywiście będą wpisane wasze dane, będzie wpisana ostatnia miesiączka i to jest rzecz, którą musicie przynieść ze sobą, mieć jakby ze sobą na tej pierwszej wizycie. Kolejna rzecz to jest grupa krwi wasza i waszego partnera. Jeśli takowej nie macie, nie posiadacie, bo nigdy nie robiliście, zostaniecie skierowane na właśnie badanie takiej krwi i zostanie określona wam grupa krwi. To jest potrzebne do możliwej niezgodności grupy krwi i no musicie, znaczy to, informacja w ogóle o tym, jak to, o co w tym chodzi, to wam tam w opisie dam link, to sobie poczytacie. No musicie taką informację posiadać na tą pierwszą wizytę. Jeśli nie, no to mówię, to zostaniecie skierowani na dodatkowe badania.
Kolejna sprawa to jest termin porodu, taki oczywiście przewidywany na podstawie USG i ostatniej miesiączki. Jeśli oczywiście to USG było na tej wizycie robione. Później oczywiście jest długi wywiad tam jakiś odnośnie waszych ciąż, odnośnie waszego stanu zdrowia. Możliwe, że będziecie mieć na pierwszej wizycie robione badanie ginekologiczne. Jeśli tak, no to informacje, jeśli cokolwiek tam się wydarzy, to będą też wpisane tutaj do tej karty. I w każdym miesiącu w ogóle będzie lekarz wpisywał, tutaj są takie dni, znaczy powpisywane na każdy miesiąc jest rubryka i będą tam wpisywane informacje odnośnie tego, jaki jest wasz stan, tak? Jakie jest ciśnienie, bo to będzie właśnie sprawdzane na każdej wizycie, waga wasza, później. I jeśli była robiona, a powinna być praktycznie na każdą wizytę przynoszona morfologia, mocz. Jeśli braliście jakieś leki, no to kwestia tych leków. No i wszystko, co tylko można, będzie tam wpisane w każdą rubryczkę. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie informacje podstawowe, to chyba wszystko. Oczywiście, jeśli będą zlecone jakieś badania, to tutaj lekarz też sobie to wpisuje. Ta karta jest naprawdę ważnym dokumentem, ponieważ tę kartę powinniście mieć nie tylko na każdych wizytach u ginekologa, ale właściwie na każdych wizytach, gdzie tylko będziecie u jakiegoś lekarza, to ta karta się Wam przyda. I tutaj taka dygresja moja, ponieważ nie wiem jak wasi lekarze, ale po prostu mój lekarz pisze w tej karcie, no tak tragicznie, że ja się czasami zastanawiam, dla kogo jest ta karta, bo ta karta powinna być tak naprawdę dla pacjenta, ponieważ to ja z tą kartą muszę chodzić wszędzie, również podczas porodu też będzie potrzebna wam ta karta. Jak gdzieś wyjeżdżacie, dobrze jest tę kartę mieć ze sobą. I ja jak jadę gdzieś, nie tylko na wczasy, ale gdzieś jeżdżę do rodziny, do znajomych, gdzieś dalej, to tę kartę mam na wszelki wypadek odpukać, no mam przy sobie. I teraz, no tak jak mój lekarz was groli i tak jak to jest totalnie nieczytelne, no to już powiem wam, że naprawdę ręce opadają. No ale to tak mówię, może wy macie lepszych lekarzy i lepiej to u was wygląda. Co jeszcze się na takiej w ogóle wizycie dzieje? No oprócz no, ciśnienie, waga, no, zlecenie na różne badania kolejne, tam morfologia, mocz i tak dalej, badanie ginekologiczne, USG, przepisywanie wam leków, możecie prosić albo lekarz wam da po prostu zwolnienie lekarskie, więc tutaj ta kwestia może zostać też omówiona, jeśli jest to konieczne. Poda Wam oczywiście jakieś zalecenia. No, częściej, jeśli jesteście na pierwszej ciąży, to pewno więcej takich informacji dostaniecie, jak powinniście się, nie wiem, odżywiać, czy jak powinniście tam się zachowywać w ciąży, jeśli jest to jakieś tam wskazane, nie wiem, musicie leżeć czy coś, bo na przykład taka jest potrzeba. No i to właściwie tyle. Ja jeszcze chciałam Wam tylko na zakończenie opowiedzieć pewną historię. Otóż dzisiaj, jak miałam robione właśnie to USG, to nie wiem, przypomniały mi się filmy, które widziałam, takie, możemy powiedzieć, komedie romantyczne, w których to były właśnie robione. Były pierwsze pokazywane pierwsze wizyty, tak? Było robione USG, były pierwsze wizyty u ginekologa w ciąży. I te takie naprawdę pozytywne emocje i takie pozytywne słowa od lekarza, gratulacje, jest pani w ciąży, wszystko z dzieckiem jest w porządku. To gdzieś tam było, mi zostało w pamięci. I teraz przychodzę, właśnie dzisiaj, przychodzę na to USG, kładę się na leżance, lekarz zaczyna mi wykonywać badanie. Ja niestety nic nie widzę, bo u mnie, u lekarza, to tylko lekarz ma ten swój monitor, więc ja patrzę się w sufit.
No i czekam, on przygląda. W pewnym momencie odwraca się do mnie i mówi: jest okej. Po czym odwraca się do położnej i prosi: pani Jolu, proszę wpisać, płód jest żywy. No kurczę, no ręce opadają. No ręce mi opadają, bo naprawdę ja rozumiem, że to są takie medyczne sformułowania, ale no wiecie co, to jest trzecia ciąża, więc ja już jestem naprawdę przygotowana i przyzwyczajona do wszystkiego. I tego lekarza też już mam po raz drugi, więc też już go trochę poznałam. Ale jakbym była w pierwszej ciąży i usłyszała takie słowa, to powiem wam, że nie tylko zostałyby mi one po wyjściu, tak jak teraz, od lekarza, ale naprawdę zostałyby mi w pamięci na długo. Bo jakoś się tak oczekuje, że to będą jednak takie troszeczkę milsze. Ja nie mówię, że ona ma, ta lekarka czy lekarz ma tam podskakiwać z radości, ale no bądźmy ludźmi i po prostu tak no po ludzku się zachowujmy. A ten mój lekarz to no koszmar. No dobra, słuchajcie, kończę, piszcie w komentarzach, jak u was wyglądała pierwsza wizyta, może ja coś zapomniałam, może powinnam coś jeszcze dodać. To piszcie dla innych kobiet, bo to ważne, żeby wiedziały, jak mają się przygotować psychicznie. A to takie jest stresujące, podejrzewam, że nie tylko dla mnie. Więc piszcie o tym. Piszcie również, czy wasi lekarze bazgrolą, czy piszą ładnie i starannie. I czy tak się też zachowują jak mój lekarz, czy są niesympatyczni i tacy zimni, chłodni, czy przeciwnie, przyjemnie takie wizyty wyglądają. I co? I buziaczki, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.